Witajcie moi drodzy, witam was na tytułowym goleniu we wtorek, a jak to na brytyjskich forach się już przyjęło, jest to Tabak Tuesday. Także witam was na dzisiejszym goleniu z tabakiem, a dzisiaj nie bez powodu z tabakiem, ponieważ jest to też odcinek taki wspominkowy dla wszystkich, bo ostatnio dosyć duża burza na wszystkich forach internetowych, nawet na naszej grupie tradycyjne golenie się rozwikłała na temat tego, że produkty niemieckie, takie jak Speck, jak Palmolive, jak Wilkinson, jak właśnie tabak, już od dłuższego czasu krążą słuchy, że przechodzi do lamusa baza tallow, i tak faktycznie jest. Teraz będzie od, myślę, że dzisiaj w danym momencie ze świeczką można szukać już teraz chyba uzupełnienia lub mydła na tej bazie, chociaż myślę, że znajdą się szczęśliwcy, którzy jeszcze zakupią sobie te mydła, jeśli będą chcieli. Pozwólcie, że dopiję herbatkę, już wam opowiadam. Oczywiście smak głogowa od Tomka, także jest wszystko w porządku. Słuchajcie, chodzi o to, że po prostu zmieniła się reformulacja i w tabaku, i w sztyfcie Speck. Jak znacie zapewne, bardzo przyzwoite niemieckie produkty w bazie tallow z łojem odzwierzęcym po prostu, który ja bardzo kocham i nad którymi bardzo ubolewam, że już ich nie będzie. I ten sztyft zostanie w sprzedaży, lecz będzie on tylko dostępny w bazie vegan, czyli już bez talu, bez tej tłustości piany. Choć mam nadzieję, że Niemcy w nowych, jak to mówią, reformulacjach sprawdzili, co robią, i myślę, że ta piana nadal będzie fajna, lecz według mnie stare zawsze będzie, akurat tutaj w tym przypadku stare jest dobre. I trochę żal, że pozmieniali, no ale najwyraźniej takie są wymogi dzisiejszego świata. Wiecie, eko, vegan i tak dalej robi swoje, także no musieli pozmieniać. Chodzi konkretnie tutaj o te dwa składniki, czyli widzicie talowate, i tutaj tak samo jest również w składzie talow. No cóż, ja jeszcze zdążyłem zrobić sobie zakupy wcześniej, gdy wiedziałem, że sytuacja się ma ku końcowi. Udało mi się dostać jeszcze nanotino. Na notino.pl były refile, także refile udało mi się dostać jeszcze w starej formule. Dodatkowo zakupiłem sobie mydełko tabaka na jesień do kąpieli, pewnie, że taka, czemu nie, i można powiedzieć, że rzutem na taśmę ostatnio Rafał wystawił na sprzedaż po całe 25 zł, więc grzechem było nie wziąć za całe 100 ml aftershave'a. A ja nadal używam mojego sprawdzonego tabaka, którego nie tak prędko, myślę, zużyję. I na takie golenie dzisiaj was zapraszam. Tabak, wiadomo, ten dźwięk wszystkim fanom jest bardzo dobrze znany. Tutaj nie mam nic więcej do powiedzenia. Zapach przepiękny. Ja od początku, gdy poczułem zapach tabaka, to wiedziałem, że to będzie jeden z moich podstawowych produktów do golenia, i faktycznie tak jest, uwielbiam. Jedni twierdzą, że jest to zapach po prostu tytoniowy, troszeczkę róży, troszeczkę korzennej, powiedzmy, nuty takie, a jedni twierdzą, że jest to zapach torebki babci nikotynistki. Także tutaj zdania są podzielone, a ja wbrew bardzo lubię. Jeśli ma być to zapach torebki babci nikotynistki, to niech tak jest. I tak niech pozostanie. Mi on się bardzo podoba, także do golenia dzisiaj mój, powiedzmy, ulubiony zestaw tabakowy. Także tutaj dzisiaj już się moczy pędzel, który jest jednym również z moich ulubionych i bardzo fajnie się sprawdza do wyrabiania piany właśnie z tabakiem. W tym małym tygielku ten mały pędzel, czyli Semog 1470 z włosiem, jeśli dobrze pamiętam, to jest włosie Best. Także tak on się prezentuje. Moczy się już oczywiście w ciepłej wodzie od 20 minut. Do golenia użyję
już długo nieużywanej maszynki przeze mnie. Game Changer 68P, jak wiecie. Ja ubóstwiam tą maszynkę, bardzo ją lubię, bardzo mi się wygodnie nią goli od pierwszego golenia. Do golenia użyję Titan Dorco, ostatnia już żyletka i po goleniu, no nie może być inaczej, jak to się mówi, wygląd nieprzezroczystej, powiedzmy takiej buteleczki kamforowej, tabak po goleniu. I już zaraz dwudniowy, nie pozostaje mi nic, jak tylko przejść do dzisiejszego takiego golenia pod tytułem Bye Bye Talu. No niestety, pewne dobre rzeczy według mnie się kończą i ja miałem akurat to szczęście, że te produkty udało mi się jeszcze nabyć i przede wszystkim zachwycić się tymi produktami. Oczywiście w bazie vegan, czyli w tej wegańskiej bez talu, również zakupię ten krążek, refill tak zwany, i też go sobie kiedyś tam przetestuję ze spokojem. To nie jest tak, że to jest koniec świata, bo pozostają przede wszystkim nam w bazie talu, mamy zawsze Arco, zawsze Derby zostaje, kibelkowe można powiedzieć, a je tak nazywam, ale to jest tylko moja opinia, tak? Te pralniowe Arco jest też w bazie talu u nas w Europie, no i zostaje poczciwa nasza czerwona Cella, do której myślę niedługo wrócę, bo również mam ostatnio ogromną na nią ochotę z tego powodu. I tak weźmiemy sobie, zrobimy taki powrót do korzeni. Dzisiaj tabak, w piątek na przykład Cella. Także tak to będzie wyglądać. I tak widzicie, to te trzy produkty niedługo to będą eksponaty muzealne. Ja je będę używał sobie, nie ma co sobie żałować. Po prostu takie poczciwe produkty, stara szkoła. I cóż, zwilżam twarz, otwieram magiczny tygiel tabaka. Tutaj, zobaczcie, tak on się prezentuje. Ja tutaj dałem trzy kropelki wody na mydło, by ono sobie taką stworzyło, taką zawiesinę. Wycisnąłem pędzel dosyć mocno. Raz wystarczy. Zobaczcie, pędzel tak się prezentuje po 20 minutach w tygielku. Bierzemy ten magiczny tygiel. Może zejdę z kamerą na dół, byście widzieli, co tutaj się dzieje, jak ja to sobie robię, wyrabiam. Może komuś się przyda taka moja rada. Także akurat to mydełko od samego początku wyrabiam w tyglu. Nic się z nim nie dzieje, także to jest produkt, który jest stworzony do tego, by wyrabiać. Widzicie, trzy kropelki na mydło i jedziemy dalej. Także to są produkty, które ja osobiście produkt, który ja osobiście uwielbiam i z którym od początku, nie tak jak z Michelsem, miałem ogromne problemy i po prostu wrzuciłem to mydło w niepamięć. Tak tabak mnie od samego początku zachwycił, nie stworzył żadnego problemu z wyrabianiem porządnej piany, także tutaj nie było. Kropelka na pędzel, do tygla. Już następne będziemy wyrabiali sobie na twarzy. Także tak. Tak po prostu jeżdżę. Delikatnie czasem docisnę, by doładować pędzel. Według mnie fenomenalny produkt. Jeden z moich ulubionych. Tutaj nie mam żadnej wątpliwości. Jest to produkt masowy, tak? Tutaj nie ma, tak jak ostatnio pamiętacie z ES Razage Traditionnel, były to produkty artisan, czyli produkty wyszukane. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy, by wyrobić dobrą pianę. Ja zawsze sobie zbieram wszystko i na twarz, tutaj również z powierzchni mydła,
Wyzbieram całą tą pianę, która się wytworzyła. I już takie zostawiam do następnego golenia. I uwierzcie mi, to mydło ma przeszło dwa lata i nic się z nim nie dzieje. Z tego, co zebrałem z tej pianki, możemy zrobić sobie taki pre-shave. A ja już idę do góry i będziemy wyrabiali pianę dalej. Pozwólcie tylko, że wytrę ręce. Dobra, także zobaczcie, część piany już, tą, którą zebrałem z rantów tygla. Zarost dwudniowy, także tutaj pędzel naładowany tą śmietanową pianą, już ją widać z kilometra. Pędzelek oczywiście polecam wszystkim, którzy chcieliby zacząć przygodę z pędzlami Semog. To jest naprawdę pędzel, który spowoduje, że albo się zachwycicie tą firmą i albo być może spróbujecie golenia z pędzlami z dzika. Albo wrócicie do swoich starych pędzli. Nie jest drogi, koszt takiego pędzla to niecałe 40 zł z tego, co widziałem. Zobaczcie, z tego piana po prostu jest fenomenalna. Ja uwielbiam. A dwa, że jako produkt masowy bardzo dobrze robi mojej skórze. Bardzo dobrze na nią wpływa, nie powoduje podrażnień. Mam w bardzo dobrej kondycji skórę po goleniu, więc pozwólcie, że umoczę końcówki w wodzie i będziemy wyrabiać dalej. Czym jest tabak? Tabak Maurer & Wirz, czyli perfumeria niemiecka, stara klasyka od 1959 roku. Naprawdę klasyka tradycyjnego niemieckiego golenia, które naprawdę sobie chwalę i które chyba dzięki temu produktowi, jakim jest tabak, wkręciłem się tak na dobre w tradycyjne golenie. To był produkt taki kamień milowy dla mnie, który spowodował, że gdy użyłem go pierwszy raz, powiedziałem tak, tego chcę używać.
To mi odpowiada zapachowo. Wtedy wydając 60 czy 70 zł na tygiel z mydłem, myślałem, że to dużo. Dzisiaj się z tego śmieję, ponieważ wydałem o wiele, wiele więcej na tradycyjne golenie, ale z czego się bardzo cieszę, bo to stało się dla mnie, jak widzicie, pasją, ogromną przyjemnością i frajdą w pokazywaniu Wam goleń. Zobaczcie, piana przefantastyczna. Zobaczcie, jak to. Zobaczcie, jak ta piana, jaka ona jest błyszcząca, to jest taka kwintesencja, jak dla mnie, produktów na bazie właśnie tego łoju zwierzęcego, który nadaje właśnie tłustości. To powoduje tłustość, ochronę, bardzo dobry poślizg do golenia, no bo mówię cały czas talo i talo, tak, jest to łój od zwierzęcy, który powoduje, daje nam zupełnie inną konsystencję piany, troszeczkę bardziej taką, wiecie co, nie jak ubijana piana z białek, tylko taka śmietanowa ta piana się robi, taka gęsta, zawiesinowa. Ona spowoduje, że ostrzy żyletki będzie ciął sam włos, nie będzie podrażniało nam skóry. Bynajmniej tak się dla mnie dzieje i za każdym razem, gdy używam tabaka, to po prostu uzależniam się od niego, zobaczcie. Piana perfekt, jak to mówią Niemcy. Myślę, że tutaj linków sprzedażowych w dzisiejszym filmie nie będę zamieszczał, bo nie chcę, żebyście ryzykowali zakupów. Bo z moich informacji, z tego co wiem, to takie, powiedzmy, zapasy na stronach internetowych się po prostu pokończyły. A są słuchy, że i przede wszystkim zdjęcia w Wielkiej Brytanii czy w Hiszpanii widziałem u jednego z użytkowników, który kupił tabaka refill, też już dostał w tej nowej reformulacji. Tak, i tutaj ten pocisk, jaki daje właśnie ten charakterystyczną, tą charakterystyczną taką tłustość na twarzy, którą mamy, to jest właśnie ten łój. Ale nie ma się co martwić, mamy spektrum produktów z Ameryki, na przykład Stirling, na przykład E&S Rasage Traditionnel, które ostatnio używałem. To również są mydła na bazie talou, więc nic straconego. Nasza poczciwa czerwona czella. Nasza, ale mi się wymknęło. W sensie europejska czerwona czella. Bo czella, jak wiadomo, pochodzi z Mediolanu.
z Włoszech. Lecz no zapach już jest troszeczkę inny, są tam migdały. Takie typowo klasyka włoska. Także oni są zakochani w olejku migdałowym. Za każdym razem to używam, to nakładanie piany z tabaka, tak jakbym rozsmarowywał gęsty taki wartościowy balsam na twarzy, naprawdę. Zobaczcie. Wyciśniemy to z tego małego pędzla. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Delikatny zapach tytoniu. Pozwólcie, że umyję ręce. Zimna woda teraz, wręcz lodowata. Już umyję pędzel, pójdziemy wytrzeć na ręcznik. Oczywiście usza nie ma tak, żeby nie było. Tutaj przy wyrabianiu piany, piana w uszach i w nosie to jest nieodłączny towarzysz. Idziemy wytrzeć. Już pędzelek wytarty powędruje oczywiście w ten sposób na stojak i będzie sobie czekał na kolejne golenia, a jest po prostu
Fantastico 1478 Best. Także pozmieniał wiele w moim postrzeganiu tradycyjnego golenia. I to dobrze, ponieważ produkty Semoga u mnie zagościły w mojej kolekcji w bardzo dużej ilości, powiedzmy. I naprawdę zawładnęły. Słuchajcie, skóra po tym jest niepotrzebująca już niczego. Tabak. Tabak Tuesday, tallow. Tylko można powzdychać. Całe szczęście, że udało mi się jeszcze dostać te dwa refile, które wystarczą mi raczej do końca życia. No oczywiście linki pod filmami, pod filmem zamieszczę do strony producenta i też zamieszczę link do strony ze zdjęciem, które będzie porównywało dwa składy, byście sobie mogli zobaczyć, jaka jest różnica między składem przed reformulacją właśnie stalą, a bez. Dobrze, tabak nałożony tutaj, zapach jest po prostu, uwielbiam, jeden z moich ulubionych, także dzięki Bogu, że się udało, że jeszcze mam w starej, powiedzmy, starej szkole dwa mydełka. Dobrze, także cóż, życząc Wam udanego wtorku i udanej reszty tygodnia, widzimy się w kolejnym goleniu, a jakim, to już zapewne się domyślacie. Ja żegnam Was i trzymajcie się zdrowo. Dziękuję za uwagę. Do następnego golenia. Cześć.